Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie premierze, no niestety w tej sprawie rząd wykazał się wyjątkową bezczynnością, bezradnością, wręcz można powiedzieć indolencją. I to nie tylko Ministerstwo Gospodarki, ale także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otóż pisałam w tej sprawie kilka zapytań, interpelacji i to nie tylko w ostatnim roku. I odpowiedzi, które otrzymywałam, czy z jednego ministerstwa, czy z drugiego, to takie były pouczanie mnie o prawie albo powtarzanie tego, co ja pisałam w interpelacji, w odpowiedzi ja dostawałam to samo. No przecież nie o to chodzi. Na moje pytanie do Ministerstwa Gospodarki, jakie działania podejmie minister po Ministerstwo, aby pomóc pracownikom tyskiej fabryki, otrzymałam odpowiedź, że ministerstwo systematycznie wspiera działalność świata w Polsce. W 2010 roku z budżetu przekazano ostatnią ratę dotacji w wysokości 16,7 miliona złotych. Fabryka korzysta od 1996 roku ze zwolnień podatkowych. Reszta odpowiedzi tak naprawdę to była po prostu obrona decyzji podejmowanych przez świata. I stwierdzenie, że zgodnie z zapewnieniem przedstawicieli Fiata w Polsce przeniesienie produkcji Pandy do Włoch nie wpłynie na stan zatrudnienia w fabryce w Tychach. Jest to odpowiedź 7 sierpnia 2012 roku. Pytałam także, wnosiłam o to, aby rozmawiać na poziomie nie tylko polskim tutaj, ale rozmawiać właśnie z Sergio Marchione. I dostałam odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, bo to jest prywatny zakład. Bardzo dobrze, panie premierze, że pan zapowiedział, że te rozmowy będą się toczyły na tym szczeblu. Tylko że tam myśli się kategoriami narodowymi. I mam nadzieję, że pan premier też będzie myślał i w czasie tych rozmów przedstawiał stanowisko narodowe, bo wtedy tylko mamy szansę jakiegoś poważnego potraktowania. I no, kończy się mój czas. Ja tylko zapytam, co robi rząd albo co zrobi rząd i bardzo proszę o konkrety. O konkrety w tej sprawie, ale także w innych sprawach. I bardzo bym prosiła, aby to jednak znalazło się na piśmie. Dziękuję. Dziękuję.